Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale z tej strony ConverseLog, a w dzisiejszym odcinku szybki przegląd rozsad plus przesadzanie siewek pomidorów. Zapraszam do materiału. Selery. W tym roku selery wysiałem wcześniej niż w poprzednim roku i widać już efekty. Selery są większe. W tym momencie widzicie już, jak są przepikowane. Dokładnie przepikowałem tyle sztuk, ile mi potrzeba, plus tam zostawiłem sobie jeszcze rozsadę w razie, gdyby coś mi tutaj uschło. Od tygodnia one sobie tutaj rosną i jest im chyba dobrze, ponieważ nie uschły i są sporo większe. Także rozsada selerów udała mi się w tym roku. Rozsada aksamitek. Nie pokazywałem Wam, jak wysiewam aksamitki. No już dużo wysiewów pokazałem, a po prostu wystarczy nasiona wrzucić do ziemi, przysypać, lekko podlać i w ciągu tygodnia mamy sadzoneczki malutkie. Ja tą moją rozsadę lekko przerwałem, porozsadzałem jeszcze po doniczkach i tak oto prezentują się malutkie roślinki. Mam trzy odmiany aksamitki, jednej jeszcze nie wysiewałem. Będę robił eksperyment i wysieję po prostu wprost do gruntu w maju. A tutaj patrzcie, ile mam roślinek, które trafią do mojego ogrodu. Rozsada aksamitek udała się jak najbardziej. Rozsada porów. Jak widzicie, pory są już dosyć sporawe. Ja je dzisiaj nieco skrócę, aby te suche końcówki poobcinać i one zrobią się dzięki temu również grubsze. Tutaj przesadziłem już troszkę porów do mniejszych doniczek. Celem sprawdzenia, czy po prostu rzadsza taka rozsada będzie lepiej rosła i szybciej urośnie. Zresztą w podobnych pojemniczkach w ubiegłym roku kupowałem do sadzenia. Także rozsada pora na ten moment udana, a jak będzie, zobaczymy za te kilka tygodni, ile jeszcze udaje się urosnąć. Rozsada ziół i lawendy. Od prawej mamy lawendę w tych dużych pojemniczkach oraz w tym mniejszym. W tym mniejszym pojemniczku lawenda wysiana z 2-3 tygodnie wcześniej, pozostała lawenda wysiana później. Widać różnicę w rozmiarze, ale lawenda powschodziła, rośnie, nie ma jakoś bardzo dużo tych roślinek, jak na ilość nasion, która była, ale generalnie jestem zadowolony, będę je przepikowywał niedługo. Następnie mamy rozsadę bazylii, w obu doniczkach bazylia wyrosła, w jednej troszkę więcej, w jednej troszkę mniej, nie wiem, z czego to wynika, no ale generalnie rozsada udana, bazylia sobie rośnie. Następnie mamy oregano. Oregano tak troszkę biednie wzeszło, ale może to jest wina tego, że tutaj te zioła troszkę mi przeschły i tak małe roślinki po prostu nie dały rady i poumierały. Dlatego spróbuję jeszcze jedną rozsadę oregano wykonać. Tutaj mam również rozsadę melisy. Melisa również malutka jak na razie. Mam nadzieję, że pozbiera się i urośnie. Lubczyk. Lubczyk, zobaczcie, jaki jest już wielki. Przy okazji zaczął żółknąć, znaczy brakuje mu składników odżywczych. Lubczyk jeszcze z 2 tygodnie, tak żeby do początku maja, i wsadzę już na ogród. Na koniec mamy rozmaryn, również bardzo małe roślinki. Coś te trzy zioła wolno się zbierają. Mam nadzieję, że odbiją szybko i będą duże i zdrowe. Rozsadę ziół można uznać za w miarę udaną. Wszystko wzeszło, rośnie tylko troszkę wolniej, troszkę szybciej, ale myślę, że to się jeszcze wyrówna. I na sam koniec jeszcze rozsady pomidorów. Zobaczcie, pomidorki rosną najlepsze. Troszeczkę się powyciągały, ponieważ było kilka takich dosyć pochmurnych dni w etapie wzrostu, gdzie naprawdę słońce było potrzebne. No i są takie wyciąglaki. Nie szkodzi to w żadnym wypadku, ponieważ będę je przesadzał do doniczek P9 dosyć głębokich. Także tutaj nic się nie dzieje. Pomidorki, pamiętajcie, możemy po same liścianie praktycznie posadzić. One sobie tutaj z tych łodyżek korzonki jeszcze wypuszczą. Co mam jeszcze powiedzieć? Pomidorki ewidentnie są już głodne. Wszystko, co miały w tej ziemi, raczej wyjadły. Zobaczcie, żółkną i to jest objaw właśnie już tego niedożywienia. Ponadto mają dosyć takie silne łodyżki. Także ja je przesadzam spokojnie. Zaraz Wam pokażę jak. Tu jeszcze zapomniałem. Rozsada papryki. Papryki są dosyć malutkie jeszcze. Także ich jeszcze pikowo przesadzał nie będę. Zrobię to z tydzień później po prostu na kolejny wolny wieczór będę miał zajęcie. Także co, ja zapraszam Was do części o sadzeniu pomidorów do doniczek.
Jak będę sadził pomidory, w zasadzie przesadzał. Widzicie, tu mam taki ładny stosik, doniczek, kwadratowy, okrągły. Poukładam tak, żeby po prostu jak najwięcej ich weszło tutaj na tackę. W tym momencie mam 18 doniczek na paletce i pomidorki będę przesadzał w taki sposób, że będę robił dziurkę w ziemi i będę po prostu tutaj tą ziemię, o tu tak przykładowo Wam pokażę. Dobra, zrobię dziurkę. Ziemia jest dosyć sypka, nie podlewam jej specjalnie, żeby nie naciągnęła wody, nie napuchła. I teraz patrzcie, jaki myk. Wsadzam pomidorka na taką głębokość, żeby od razu tutaj tą łodyżkę głębiej wsadzić. Tu jeszcze za płytko. Także jeszcze tu sobie dziurkę powiększę. O. I po prostu palcem przytrzymuję ziemię i wyciągam jednocześnie doniczkę, tak żeby wysunąć tą ziemię. O, do dołu, opatrzcie. Kurde, sorry, jedną ręką trochę ciężko to się robi, ale wiecie, o co chodzi. O, wyskoczył. Mamy tu uwolnioną tubkę, a pomidorek tutaj wraz z korzonkami trafił do doniczki i teraz należy go tutaj, o, w ten oto sposób obsypać ziemią. Mogło być troszkę głębiej, ale z uwagi na to, że robiłem to jedną ręką, zrobiłem to dosyć nieporadnie, dlatego tutaj zabieram się do roboty i zaraz Wam pokażę, jak wyglądają przesadzone pomidorki, jako tak już zrobione prawidłowo. Także zaraz wracam. I tak jadę do końca. Jak widzicie, paletka pomidorków posadzona. Mniej więcej tak to u mnie wygląda. W tym momencie pomidorki zostaną przeze mnie podlane, żeby ta ziemia, którą tutaj zrobiłem, osiadła. Nie będę ich zalewał jakoś bardzo, żeby coś ich nie przemacać. Zresztą ziemia jest lekko wilgotna, świeży worek wziąłem ziemi. Pomidorki przesadzam, jak już wspominałem, do takich doniczek, odpowiedniki P9 i do takich okrągłych. Ziemia to jest ziemia do sadzenia, bioziemia od firmy Eka Agro. O, i w ten sposób tutaj podlewam. Powiem tak, podłoże do wysiewów Eka Agro sprawdziło mi się. Schody dosyć zadowalające, roślinki też nie były jakoś bardzo dokarmiane przeze mnie, w zasadzie tylko troszeczkę biohumusu w ostatnich dniach ich dałem na przetrzymanie, w zasadzie, żeby doczekały do momentu, kiedy będę je przesadzał. Także do tworzenia rozsad jak najbardziej. Dobra, ja tu sobie podlewam i zabieram się za przesadzanie reszty wygadków. Dzięki Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wasze rozsady również się udały w tym roku i że będą z nich porządne plony. Także co? Do następnego odcinka. Cześć!